Końcówka rundy zasadniczej nie jest udana dla siatkarek Beniaminka Orlenligi. Kolejne porażki oddalają siódemkę Legionowie od ósmego miejsca, dającego prawo gry w play-off i utrzymanie w lidze na kolejny sezon. W 16. kolejce siódemka zmierzyła się w arenie Legionowo z Aluprofem Bielsko-Biała, który wciąż liczy się w walce o Mistrzostwo Polski, chociaż przegrał 5 ostatnich meczów ligowych. Wydawało się więc, że Legionowianki nie są bez szans w walce z bardziej utytułowanymi rywalkami. Rzeczywistość okazała się jednak bardziej brutalna dla Legionowi, która tego dnia grała w kratkę, pokazując dobrą formę tylko w drugim i czwartym secie. Drużyna z Bielska-Białej wygrała 3-1 w setach 25-18, 23-25, 25-15 i 25-23. Po meczu w ekipie gości panowała uzasadniona radość, bo Aluprof zdołał przełamać fatalną serię 5 porażek z rzędu. Dla nas bardzo ważne 3 punkty, bo mieliśmy teraz ciężki okres i zagraliśmy dobrze, ale muszę powiedzieć, że przeciwniczki bardzo dobrze bronili. Naprawdę szacunek, taka obrona w polu to jest niesamowite. No i my czasami robiliśmy błędy niewymuszone, ale wróciliśmy do swojej gry i konsekwentnie, punkt za punktem, robiliśmy i właśnie dlatego wygraliśmy. Mimo porażki, kapitan siódemki nie epatowała przesadnym pesymizmem. Przegrałyśmy ten mecz 3-1, nie zdobyliśmy punktu, ale jest to mecz, z którego jesteśmy chyba zadowoleni. Było dużo walki, dużo bardzo długich wymian. Rzeczywiście obydwie ekipy grały w obronie. Myślę, że obie ekipy powalczyły bardzo mocno. Dla kibiców fajne widowisko. No jak znowu mogę powiedzieć, tylko że szkoda, że ta nasza praca ciężka, którą wykonujemy, nie możemy zamienić na punkt i wierzę w to, że w końcu nam to się uda i zaprocentuje i zagramy cały mecz konsekwentnie, z pełną koncentracją i zdobędziemy te punkty. Trener Aluprofu powiedział kilka ciepłych słów pod adresem zespołu z Legionowa. Te dziewczyny walczyły o każdą piłkę, tutaj nie było żadnej piłki oddanej właściwie za darmo i nie dziwię się, że tutaj zespoły z czuba tabeli polskiej ligi traciły punkty, bo naprawdę dziewczyny no, przechodziły czasami chyba same siebie podbijając i walcząc o każdą piłkę, także gratuluję dobrej, bardzo dobrej postawy. Myślę, że jak Legionowa tak dalej będzie grała, to jeszcze niejedną niespodziankę sprawi. Życzę im wszystkiego dobrego. Po sobotnim meczu Wojciech Lalek miał mieszane odczucia. Był zadowolony, że po fatalnym występie w Łodzi jego zawodniczki potrafiły nawiązać walkę z jednym z kandydatów do Mistrzostwa Polski. Dziewczyny są pod coraz większą falą krytyki, która na nas spada i to, co pokazały, to tak jak Milena powiedziała, szacunek za obronę, a ja szacunek za charakter. Jestem dumny z tych dziewczyn. A przy okazji bym sobie tak marzył, żeby to, co te dziewczyny potrafią naprawdę, i to serce, i umiejętności, pokazały choć raz na wyjeździe. To ja już będę naprawdę szczęśliwym trenerem. Porażka z Aluprofem spowodowała, że Legionowia ma już tylko teoretyczne szanse na awans o jedno miejsce. Impel ma nad siódemką aż 5 punktów przewagi i rozegrany jeden mecz mniej. Klub z Wrocławia w poniedziałek zmierzy się na wyjeździe z Tauronem Dąbrową Górniczą. Wszystko wskazuje więc na to, że siódemka będzie walczyła do końca o uratowanie się przed spadkiem w play-out. Najpierw z AZS-em Białystok, a jeżeli pokona tę przeszkodę, to czeka ją jeszcze rywalizacja z drugim zespołem pierwszej ligi. Do rozegrania pozostały 2 kolejki rundy zasadniczej. Legionowia zmierzy się w najbliższą sobotę 2 lutego z AZS-em Białystok, a tydzień później z Impelem Wrocław. Obydwa mecze wyjazdowe.